Posłowie opozycji, by opinia publiczna zapoznała się z totalną kompromitacją rządu PiS, jeżeli chodzi o postępowanie w sprawie katastrofy smoleńskiej. 12 marca złożyliśmy wniosek o specjalne posiedzenie Komisji Obrony Narodowej. Do tego posiedzenia doszło dzisiaj. Wcześniej było trzykrotnie zrywane, odwoływane. Rząd PiS-u nie chciał dopuścić do tego, żeby opinia publiczna mogła się zapoznać z tymi informacjami. Dzisiaj po raz kolejny próbowano do tego nie dopuścić. Był wniosek złożony przez Antoniego Macierewicza o utajnienie tej komisji. Stało się tak, bardzo dobrze dla opinii publicznej, że posłowie opozycji ten wniosek odrzucili. Dzisiaj Komisja Obrony Narodowej zdecydowała, że minister obrony narodowej, jak też przewodniczący podkomisji Antoni Macierewicz, muszą ujawnić obecny stan prowadzonych spraw w sprawie katastrofy smoleńskiej. Jeżeli chodzi o ministerstwo, chcemy, żeby minister obrony narodowej podał, jakie koszty do tej pory Polskie Ministerstwo Obrony, Polska poniosła w związku z działalnością Antoniego Macierewicza i innych osób w ramach podkomisji smoleńskiej. Przypomnę, że ta podkomisja działa już ponad 3 lata. Jest to chyba najdłużej na świecie działająca komisja w zakresie wyjaśnienia przyczyny zdarzenia lotniczego. Ona działa tak długo, bo oczywiście niczego nie wyjaśni. Chowa się w tej chwili ucieka przed przyznaniem się do całkowitej porażki. Chcieliśmy, żeby Antoni Macierewicz przed opinią publiczną, przed posłami dzisiaj powiedział, jaki jest dorobek, czy w tej podkomisji w ogóle ktoś jeszcze pracuje. Antoni Macierewicz chciał dzisiaj się schować przed opinią publiczną, przed posłami, wprowadzając tajność. Nie udało się. Proszę Państwa, jest przerwa ogłoszona przez przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej. Obawiamy się, że ta przerwa niestety może potrwać kilka miesięcy. Przerwa w domyśle, na mój wniosek, złożyłem wniosek o przerwę 15-minutową, ale już trwa dosyć długo i to być może jest kolejna próba niedopuszczenia do tego posiedzenia. Więc mamy nadzieję, że Państwo jako dziennikarze, że opinia publiczna będzie się jednak domagać tego, żeby ten rząd pokazał, jak wiele nas kosztuje, nie tylko pieniędzy, ale w ogóle państwo z punktu widzenia jakby celowości, skuteczności, godności postępowania w tej sprawie, jak wiele nas kosztuje ta szkodliwa działalność Antoniego Macierewicza. Wniosek w naszym imieniu posłów opozycji, znaczy informację, opis tego, co się dzieje, miał przedstawić pan poseł Marcin Kierwiński. Mam nadzieję, że będzie miał okazję, kiedy już to posiedzenie będzie jawne. Proszę o wypowiedź, panie pośle. Szanowni Państwo, można powiedzieć, że próba utajnienia posiedzenia Komisji Obrony Narodowej w sprawie Smoleńska to była taka ostatnia próba ratowania Antoniego Macierewicza przed totalną kompromitacją. 3 lata pracy pseudoekspertów Macierewicza, 3 lata wydatkowania środków publicznych, a efektów jak nie było, tak nie ma i tak nie będzie. Ta komisja, podkomisja smoleńska stała się nie tyle narzędziem do wyjaśnienia katastrofy smoleńskiej, przyczyn katastrofy smoleńskiej, bo te są już dobrze znane. Ona się stała stylem życia niektórych pseudoekspertów Macierewicza i samego Macierewicza, bo to ta komisja pozwala mu nadal zachowywać samochód służbowy, to ta komisja nadal pozwala zachowywać mu gabinet, to dlatego cały czas tytułują go ministrem i dlatego jest traktowany w MON-ie jak minister. Dlatego właśnie bardzo chcieliśmy, aby opinia publiczna poznała informacje na temat wysokości kosztów, jakie poniesione były przez te lata na pseudoekspertów pana Macierewicza. I mamy nadzieję, że teraz cała opinia publiczna będzie mogła zobaczyć, jak gigantyczne środki pochłonęły te maskujące prace, które mają odwracać uwagę opinii publicznej od prawdziwych przyczyn katastrofy smoleńskiej. Ale mamy nadzieję także, że dowiemy się informacji na temat bulwersujących w przeszłości faktów, jakichś umów z dziwnymi osobami spoza Polski, które miały pomagać odzyskiwać wrak, pomagać przeprowadzać badania, które zaraz potem znikały ze stron podkomisji, znikały ze składu podkomisji. Dziś można tak powiedzieć, że im dłużej trwają prace podkomisji, tym mniej ludzi pracuje w tej podkomisji.
My pamiętamy, bo to już jest któryś wniosek z naszej inicjatywy posłów Platformy Obywatelskiej w Komisji Obrony Narodowej. Pamiętamy, gdy na początku na tę podkomisję przychodził pan Macierewicz, przychodziło 5-10 pseudoekspertów. Dziś pan Macierewicz był sam. Dziś pan Macierewicz jest jedyną osobą, która jeszcze wierzy w swoje własne kłamstwo. Nie pozwolimy zamieść tej sprawy pod dywan, tak jak ma to PiS w zwyczaju. Nie pozwolimy, aby wydatkowane publiczne pieniądze nie zostały rozliczone. Podkomisja pana Macierewicza stała się komisją widmo, stała się najdłużej działającą komisją i najbardziej tajemniczą komisją w historii. Zwróćcie państwo uwagę, my dzisiaj szykując się do tej komisji zaglądaliśmy na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej, jakie są newsy z życia tej podkomisji. No i dowiadujemy się, że ostatnia wiadomość, że komisja cokolwiek zrobiła, jest z września 2018 roku. No tak pracuje ta podkomisja. Ta podkomisja nie odpowiada na istotne pytania, które składamy w interpelacjach, w zapytaniach poselskich, nie udostępnia swoich kosztów, ba, nie udostępnia nawet swojego składu. Taka jest prawda o tym wyciąganiu publicznych pieniędzy. I na sam koniec, szanowni państwo, nawet członkowie PiS-u wiedzą, że ta komisja to jedna wielka ściema. Ja przypominam sobie taki wywiad pana marszałka Karczewskiego, który zapytany, czego dowiedział się z prac tej podkomisji, powiedział, że niczego. To może powiedzieć i to jest zgodne z prawdą. Nic nowego, żadnego raportu, żadnych nowych badań, żadnych nowych faktów, natomiast gigantyczne pieniądze. Żądamy, aby ten rachunek za pracę pseudoekspertów Macierewicza został Polakom pokazany. Proszę państwa, dziękuję bardzo.